wspierając nasz kanał, wspierasz legalne treści w YouTube. Zasubskrybuj, kliknij dzwonek i daj łapkę w górę. Życzymy udanego seansu. Lat minęło jak jeden dzień, już bliżej jest niż dalej, o tym wiesz. 40 lat minęło, odeszło w cień i nigdy już nie wróci, rób co chcesz. A świat krąg ci roztacza uroki swe i prosi, żeby brać. Na karuzeli życia pokręcisz się, byleby tylko nie za wcześnie spaść. I chociaż czas pogania, śmiej się z tego drania, ciebie na wiele jeszcze stać. Bo tak mówiąc szczerze, w życiu jak w pokerze jest zasada karta stół. Więc nie wbijaj w głowę, żeś przeżył połowę, ale że dopiero pół. 40 lat minęło, to piękny wiek. 40 lat i nawet jeden dzień. Na drugie tyle teraz przygotuj się, a może i na trzecie, któż to wie. Bo świat tak ci podsuwa uroki swe, że pełną garścią brać. Na karuzeli życia pokręcisz się, bylebyś tylko nie za wcześnie spał. A gdy cię czas pogania, przodem puszczaj drania, bo masz 40 nowych, bo masz 40 nowych, bo masz 40 nowych lat. Panie inżynierze, halo. Ostrożnie. Ale to jest mój, nie pański. Jak pan chce, to proszę, kluczyki. A gdzie jest mój? To pewnie ten obo. Bardzo pana przepraszam. A pan w sensie, że nie miałem śrubokręta, bo bardzo zamy. Nie ten, następny. Dobry, poproszę o książkę wozu i prawo jazdy. Proszę bardzo. No i za co będziemy was karać, panie kierowco? Jak to karać? Za nic, ja nie popełniłem żadnego wykroczenia. To z wami jest gorzej niż myślałem. Nie reagujemy na znaki. Przecież ja się zatrzymałem na pana znak. Rozmawiamy teraz o znakach drogowych. Jaki tam znak stoi na początku ulicy? A tam stoi jakiś znak? Ja tędy jeżdżę codziennie. Mieszkam w tym osiedlu naprzeciwko. Tam nie stoi żaden znak, chyba że go postawili przed godziną.
Wszystko jedno, ile stoi. Nie po to państwo stawia znaki, żebyście wy, kierowcy, nie reagowali. Wypisujemy blankiet czy na kolegium. A jaki tam stoi znak? Aha, nie rozróżniacie znaków. No, mogę was wysłać na dodatkowy egzamin. Nie, to ja płacę na miejscu. Zapłacicie w ciągu 7 dni na poczcie. A teraz zawracajcie i jedźcie prawidłowo, bo powiem wam prywatnie, że tam stoi znak zakazu wjazdu w ulicę jednokierunkową. No, szerokiej drogi. Dobrze, że pan bardzo, jest. Ja się pomyliłem. Niech pan się nie pomylił, niech pan wejdzie. Ale... Niech pan wejdzie. Proszę pani, ja mieszkam piętro niżej, wracam do domu. Proszę pana, tym razem ja już pana nie wypuszczę, nas ale... całkiem zalewa. Proszę pana. Ja kategorycznie żądam, żebyście to panu nie załatwili. Niech pani nie zrozumie... Proszę, o! Co jest, mama? No właśnie przyszedł ten pan od zacieków. Panie, ja jestem raczej spokojny człowiek. To dobrze. Ale wie pan, ja czekam 3 tygodnie. Wie pan? Tak. I to jest, proszę pana, całość. Dobrze. Jak ta awaria nie będzie natychmiast zlikwidowana, to ja zalewam tych na dole. Może pan, ma pan papier, może pan to zapisać, zaprotokołować? Dobrze, ale... Ja się nie boję, proszę pana. To jest nieporozumienie, rozumie pan? Ja pomyliłem piętra. Rozumiem pan. Niczego pan nie pomylił. Ja tam byłem na górze i sprawdziłem, wyjechali. Może pan się przekuć od dołu, albo komisyjnie wyważyć drzwi. No. Mnie to nie interesuje. Rzeczywiście cholernie zaciek. Zacieki. Na pieczarki chodzą. Ładeczku, pozwól, ja z panem porozmawiam. Proszę pana, ja wiem, że wam tam w tej administracji bardzo słabo płacą. Proszę, nie pańscy pracuję. Koledzy, którzy tu byli przed panem, dawali mi to do zrozumienia. Proszę pana, jeśli pan to szybko załatwi, to ja już, proszę pana... Ale mama, dlaczego ja nie pozwolę korumpować tych darmozjadów. To jest ich obowiązek. Mnie na zakładzie nikt nie podtykał. Władeczku, nie znasz życia. Przepraszam. Człowiek pomaga i człowiekowi pomagają. Mama, my nie o to walczymy, żeby byle jaki łachudra na mamie pasożytował. Tylko nie łachudra. Tylko nie łachudra. Tylko kilka sobie na głowę założył, wielki majster. Kto jest, panie Malejku? Nic, przyszedł hydraulik z administracji. Chcę, żebym coś dołapił, wie pan. A? No to dawaj go pan tutaj. Dawaj go tutaj, no. Proszę panów, ja bardzo przepraszam, ale proszę mnie stąd natychmiast wypuścić. Proszę mnie natychmiast mnie proszę wypuścić. Natychmiast proszę. Ja sobie wypraszam. Proszę panie, proszę mnie tak nie traktować. Oto labirynt. Tylko jeden z tych korytarzy prowadzi do wyjścia, za którym znajduje się pokarm. Myszki po kilku dniach przebywania w labiryncie z łatwością odnajdują drogę do pokarmu. Zobaczmy teraz, jak zachowują się myszki pod wpływem dymu z papierosa. Odymione myszki tracą zupełnie orientację i gubią się w korytarzach labiryntu. To drugie doświadczenie. Ustawiamy w linii łamanej szereg wąskich płotków i umieszczamy na nich myszki. Bolicie? Raczej czuję, jakby mi coś rosło. Bardzo dobrze. Spuchnie, spuchnie, a potem stęchnie. A co ci się właściwie stało? Drobiazg, jak to w robocie. Budowa to nie jest siedzenie przy biurku. Wiesz co? Co? A może ja bym rzucił palenie? Tak, od zaraz, czy dopóki ci nie stęchnie? Raczej od zaraz. Słyszałeś, co mówił ten lekarz? No ten tu, w telewizji. No może tak bez przerwy patrzeć w telewizor. Trzeba sobie programy wybierać. Ja na przykład oglądam tylko Dziennik, to znaczy Wicherka, 40-latka i Jazdę figurową na lodzie. Całość. Dobra, to ja się już zdecydowałem. I co będziesz oglądał? Nie w sprawie oglądania, tylko w sprawie kategorycznego skończenia z paleniem. Już, od zaraz. Gdzie są moje papierosy? W kieszeni.
powoduje, że w zadymionych... A widzisz? Skalach, biurach i lepszy dowód. Noszę je stale przy sobie, a pytam się, gdzie są. To znaczy, że tracę orientację, mam zwolnione skojarzenia, jak ten szczur. Jaki szczur? No ten tutaj, w telewizji. Ja muszę zniszczyć to paskudztwo, żeby mi już więcej... nie kusiło. Bardzo dobrze, wrzuć do pieca. My nie mamy pieca. A tak się mówi, ile rzeczy się mówi, których nie ma, na przykład jak wół do karety, albo starczy lub na tarczy. Starczy, ja wrzucę je do sypu. Ale czy my nie mamy gdzieś jeszcze jakichś schowanych moich papierosów? Mam jedną paczkę, ale ci nie powiem gdzie. Dlaczego? No znowu wypalisz wszystkie, potem będziesz w nocy jechał na dworzec po papierosy. Ja cię znam. Ale ja mówię poważnie. Koniec z paleniem. Naprawdę. Ja myślałam, że ty żartujesz. Nie, od dzisiaj nie palę. Dzieci! Jagoda, Marek! Gdzie są moje papierosy? Ojciec rzuca palenie papierosów. A co będzie palił? Nie będę palił ani papierosów, ani fajki, ani cygar. To wszystko jednakowa trucizna. Zapamiętajcie to sobie. Marek, masz, wyrzuć to do zsypu. Dzień dobry, panie. Dzień dobry. No co znowu kombinujemy? Nie, nic. Ojciec wyrzuca papierosy. Co takiego? Papierosy ojcu wyrzucasz? Czyś ty zwariował? Chodź no tutaj. To był mój pomysł, panie sąsiedzie. Rzucam palenie. Do sypu? No wie pana, ja chcę zniszczyć wszystkie papierosy, jakie są, żeby mnie nie kusiły. No to nie sztuka nie palić, jak się nie ma. Tak. A trzeba mieć i nie palić. One muszą leżeć przy panu otwarte, z zapałkami. Pan musi czuć ich zapach. Pan musi mieć je po kieszeniach, ale nie wolno panu ich zapalić. Bo to jest kwestia siły woli. No, a to właśnie pan tak rzucał? Ja? Tak. Ja nie, ale mój kolega tak rzucał. Co, rzucił? Rzucił. Ale się z kolei rozpił. Jezus Maria, Stefan. A, no co? Tak, można i tak, i tak z tej strony. No, ja myślę, że się jednak wyrobimy. Proszę, panie inżynierze. Nie, dziękuję, nie palę. Od kiedy? No, już od 2 dni. A to świetny pomysł, gratuluję panu, panie inżynierze. Dasz radę? Pan inżynier, jak ktoś postanowi, to zawsze doprowadzi do końca, w terminie i planowo. Szef przyjechał. Panowie, do roboty, każdy na swoje stanowisko. Już. Kierowanie panu dyrektorowi. Paliniak, do roboty. Panowie, pozwólcie do baraku! Inżynierze Karwowski, ważna sprawa! Dzień dobry, jeszcze się nie znamy, Wardowski jestem. Nowosielska. Tak. No co tam robimy? Przęsła i wsporniki, panie dyrektorze. Tak. Przepraszam bardzo. Proszę sobie nie przeszkadzać. Dziękuję. Numer 6. Dobry, jak tam się posiłek przywożą, ubrania ubrane w porządku, woda, jak to mówią, na tryska. Bardzo w porządku, tak, na ten porządku. Tak, towarzysze, jest ważna modyfikacja, tak, no to palcie. Tak. No dziękuję. Ja dziękuję, nie palę. Jak to przecież pan palił? Pan dyrektor pamięta. No jak to, ja o swojej zawodzie wiem wszystko. Ja mogę nie wiedzieć, gdzie buduję, ja mogę nie wiedzieć, co buduję, ale ja... Jako dyrektor muszę wiedzieć, z kim buduję. No ja oczywiście żartowałem. Ja bardzo dobrze wiem, co ja buduję. Tak. Co ja bym był za dyrektor, jakbym nie wiedział, co buduję. Tak. To co? Pożartowaliśmy sobie, tak? Pośmialiśmy się. Jak to mówią, do roboty. Jest tutaj ważna modyfikacja. Pan się towarzyszy, tak. Ja dziękuję, rzuciłem palenie. Tak? Tak. No to ciekawe, tak. Przecież pan kiedyś palił, nie? Paliłem, ale rzuciłem. Tak, a w jaki sposób? Tak? Bo wiecie, ja też kilka razy rzucałem, ale jakoś nie wychodzi. Tak. A pan rzucił od razu? Tak, od razu. A no właśnie, tak. Bo są 2 systemy, tak. Albo rzucić od razu, albo redukować stopniowo, tak. Tak, no. Oba, wiecie, to właśnie oba systemy mają swoje plusy, ale mają i swoje minusy, tak. Plusem niewątpliwie rzucania od razu jest twarda decyzja, tak.
rzucam i już, tak. O, tak jest. Papieros to mój wróg, nic mnie nie obchodzi, nie przyjmuję poczęstunków, omijam go, robię tak, jak robi to mój kolega, inżynier Karwowski, tak. No ale potem przychodzi wielki głód, najstraszliwszy ze wszystkich głodów. Głód nikotyny, tak. No wiecie, to właśnie nikotyna, tak jak to mówię, to jest trucizna. Tak, to jest trucizna, tak, ale organizm się do niej adaptuje. Adaptuje się, no bo jakby się nie adaptował, to już byśmy dawno żyli, tak. Nie, no on się adaptuje się, tak. Tyle, że potem gwałtownie się obniża poziom nikotyny we krwi i przychodzi taki szok. Tak. Dlatego ja rzucałem stopniowo, tak. Najpierw doszedłem paczka dziennie, potem jakieś tam 15 sztuk, 5. Wytrwałem tak, do końca kwartału, no. Ale jak żeśmy zaczęli trasę przerzucać przez Wisłę, to poszło 30 sztuk dziennie. Rzucił palenie. A co się stało? Lekarz mu zabronił? Nie, właśnie nie. Uderzył się w głowę przy pracy. Potem siedział jakiś czas przed telewizorem. Potem wstał i powiedział, że rzuca. No, to nie będziesz miała teraz lekko, moja kochana. Mężczyzna, który rzuca palenie, powinien się z domu wyprowadzić co najmniej na pół roku. Dlaczego? Nerwy. A zresztą sama zobaczysz. A ja tam lubię, jak mężczyzna pali. Na filmie to wszyscy prawdziwi mężczyźni palą. Profesor Zin też pali. Zależy, co rozumiemy pod pojęciem tak zwanego mężczyzny, bo jeśli chodzi o ścisłość, to z punktu widzenia medycznego wpływ palenia na tak zwaną męskość jest raczej negatywny. No, zależy, co rozumiemy przez tak zwaną męskość. No już tobie to najmniej trzeba to tłumaczyć. Tak jest. No, a jak mu zamierzasz pomóc, Madziu? Pomóc? No oczywiście, to ty się jak widzę zupełnie nie orientujesz, że na ciebie spadły całkiem nowe obowiązki. Nie o to chodzi, o czym ty stale myślisz. Chodzi o to, Madziu, że w decyzji twojego męża powinna współdziałać cała rodzina. Ty, dzieci, znajomi. Trzeba odsuwać od niego papierosy, stworzyć mu jakieś rekompensaty, że przynajmniej w pierwszym okresie. No, może się czuć osłabiony, na pewno będzie poddenerwowany. Może być przykry dla otoczenia. Może nawet zemdleć. Tak. Mogą wystąpić wymioty. Jezus Maria, to może niech on lepiej pali. Nie, bo w sumie przedłużysz mu życie o dobrych parę lat. No i uchronisz go od raka. Tak jest! To co ja mam robić? Dobry. Dobry pani, jak zwykle. A nie, tego już nie. To co teraz będziemy palić? Nic, zupełnie nic. Tak się tylko mówi. Powodzenia, panie inżynierze. Dziękuję, do widzenia. Masz zawrotów w głowie, jakieś płaty przed oczami, nic? Dlaczego mam nie mdlić? Gdzie dzieci? Cicho, nie denerwuj się, ja wiem, masz prawo być poirytowany, ale nie denerwuj się, uspokój się, relaks. Ale ja nie jestem wcale poirytowany. Ja rozumiem, masz prawo być poirytowany, denerwuj się, masz prawo. Ja mam prawo, ale nie jestem. Cicho, jesteś, ale uspokój się. Ale jestem całkiem spokojny! Ale cię bardzo proszę, no dobrze, już dobrze. A teraz odpoczywam. Ale w pracy nie oszczędzamy się, jak to się mówi, synu. Jest to ogromna inwestycja wymagająca oddania wszystkich sił, ogromnego poświęcenia całej załogi. Twoje wnuki będą nam jeszcze za to dziękować. Ale w środku. No wie tata dlaczego. Dlaczego?
Mama nie pozwala nam przy tacie tego mówić. Nie rozumiem. No pa. Co? Pie. Pie co? Papie. Papierosy. Tak, ale mama mówi, żeby nie wiem jak się tata męczył, to i tak tacie nie wolno dać. Weź się za lekcję. Ale się męczy. Stefan! Co? Co ty tam robisz? No, myję ręce. A dobrze się czujesz? Dobrze się czuję, dobrze. Stefciu, pozwól na chwileczkę. Już idę, już. Wiesz, bo ja cię tak obserwuję i dobrze by było, gdybyś się czymś zajął. Co ty mówisz? Nic, bo tak chodzisz z kąta w kąt, łazienki do łazienki, z pokoju do pokoju. I to cię denerwuje. A tak zajmiesz się czymś i zapomnisz o tym. O czym? A nic. Nie było rozmowy. Cofamy. Nie. Zamazujemy. Nie, Madziu, ja bym nie był za zamazywaniem. Mamy różne poglądy i to bardzo dobrze, bo to nas wzbogaca. Ty na przykład uważasz, że nazwanie samolotu pasażerskiego Fryderyk Chopin jest bzdurą. Ja uważam to za rzecz naturalną. Oczywiście, że to jest śmieszne, kiedy dzieci wołają: o, leci Fryderyk Chopin, ale to jednak rozsławia wielkie polskie nazwisko, mimo że brzmi ono po francusku. Ale słuchaj, Stefciu, mnie nie o to chodziło. Ja wiem, że ci nie o to chodziło i masz jakąś rację, bo na przykład nazwanie Fiata 128 kościuszką byłoby bzdurą. Chociaż Amerykanie nie bali się nazwać samochodu Lincoln. A wyobraź sobie czterodrzwiowy Lincoln albo mój kościuszko nie ma zrywu. Ale ty jednak do wszystkiego podchodzisz zbyt dosłownie. Stefciu! Przepraszam cię, czy ty za dużo nie mówisz? Wydaje mi się, że to jest nerwowe. Przedtem tyle nie mówiłeś. Przed czym? No, nic, zamazujemy. Nie ma. Wiesz co? Co? Zsiemnie. Zsiecie. Może ja bym coś przekąsił. Jezus Maria, przecież jadłeś przed chwilą. To co, ale jeszcze bym coś zjadł. Nie. To jest typowe. Tak, siadaj. Siadaj, zaraz ci coś przyniosę. Nic się nie bój. Pomożemy ci. Można jedną. Smakuje ci? Wcale mi nie smakuje, nie mam wyboru. Dlaczego trzymasz łokcie na stole? I wyjmij tę łyżkę ze szklanki. A ty się nie garb. To jest niesłone wszystko. Obrzydliwa ta herbata. Przecież świeżo parzona. No to co z tego, że świeżo parzona? A przecież to jest kwestia wody. Jedno, co umiecie robić, tylko chlorować i to się nazywa uzdatnianie. Już ja bym was uzdatnił, gdyby mnie tam postawili. Może więcej dosładzić. Na twoim miejscu ja bym się w ogóle nie odzywał, rozumiesz? Jakiś młodociany idiota kłania mi się na ulicy. Wstyd mi robisz przy trzepaku. Co wy myślicie, że to jest dyskoteka? Że tam lokatorzy przychodzą trzepać, widzą wasze wygłupy, a potem ja muszę w windzie świecić oczami. Jak ja cię jeszcze raz tam zobaczę, to pójdę w nocy i zetnę ten trzepak palnikiem tlenowym. 7 razy 8. 10. Nie podpowiadaj. 59. Nie mów z pełnymi ustami. No? 56. Co powiedziałem?
Może tu bliżej okna, pełne dymu. Powiem ci, że ja już wysiadam. Ja w domu się jeszcze jakoś trzymam, ale czuję, że staje się nie do zniesienia. To dlaczego nie palisz? Jak to? Przecież wy lekarze uważacie, że papierosy to najgorsza trucizna. Wywołuje raka, zawał, arteriosklerozę i że od nikotyny nawet szczury kretynieją. Tak jest. I że to szkodzi. No wszystko szkodzi. No, wszystko. Noworodek w Nowym Jorku już w miesiąc po urodzeniu jest tak zatruty przez atmosferę, jakby palił 9 papierosów dziennie. Pasażerowie pociągów, do budowy których użyto azbestu, zapadają na raka częściej niż inni. A pingwiny na biegunie mają we krwi DDT. Nie powiesz mi chyba, że papierosy są zdrowe. Nie, no tego się nie powiem, ale na świecie jest coraz mniej rzeczy zdrowych. Więc myślisz, że ja się niepotrzebnie tak męczę? Nie, jest to ćwiczenie twojej woli, twojego charakteru, twojej konsekwencji. Postanowiłeś i musisz wytrwać. Ja na przykład postanowiłem palić. I palę. Bydle. W naszej cywilizacji europejskiej ideałem moralnym jest asceza. Wyrzeczenie świata zmysłów, im jest zwycięstwo nad światem zewnętrznym. Przyjrzyj się jednak cywilizacji wschodu. Tam wprost przeciwnie. Dążyć do rozkoszy, do rozpłynięcia się w naturze. Jest to sprawa celów, jakie sobie stawiamy. Jeżeli chcemy coś zbudować, musimy być zdyscyplinowani i świadomi. Jeżeli jednak chodzi tylko o to, aby się zjednoczyć z naturą, wtedy świadomość jest niepotrzebna, a nawet jest szkodliwa. My, Europejczycy, uważamy, że jesteśmy najdoskonalszym tworem natury i że otrzymaliśmy do ręki świat, który musimy przekształcić na swoją modłę, uformować. Dlatego zwalczamy nałogi. Ale panie inżynierze, istnieją przecież środki masowego przekazu, jak radio, film, telewizja. Można by wytłumaczyć ludziom, żeby oszczędzali. Pani Marto, a mało to było apeli. Akcja uszczelka, akcja sprawdź swój kran. Dzień dobry paniom. Dzień dobry. Ale ludzie tego nie rozumieją. Że im mniejsze marnotrawstwo wody, zawiesina. Tak jest, w porządku. Im mniejsze marnotrawstwo wody, tym my więcej czasu będziemy mieli na jej właściwe uzdatnienie. Zasadowość. No niezła, niezła. Co? A tak to cóż, musimy ładować chlor, bo sanepid trzyma nas za gardło. Właśnie mamy bardzo wiele sygnałów z terenu, że woda jest przechlorowana. Wybuchają nawet sprzeczki w rodzinach, nawet przy piciu herbaty. Mężowie zarzucają swoim żonom, że herbata jest nie do picia. A tymczasem to wszystko jest wina wody. Pani Magdo, gdyby pani mnie przyrządzała herbatę, mogłaby być zachlorowana 1,7 i również bardzo by mi smakowała. W każdym razie przekażę pani sugestie wyżej. Do widzenia, panią. Do widzenia. Mnie się inżynier Gajny nie podoba. Są sprawy, których ty nigdy nie zrozumiesz, Mariolko. Może istnieć przyjaźń między kobietą a mężczyzną, bez tego wszystkiego, o czym ty ciągle myślisz. Chłop to jest zawsze chłop. I tego mi pan nie wytłumaczy. Nie wyszłabyś ze mną na papierosa? No, proszę. Mam ochotę zapalić. Chodź. No, opowiadaj. Miałaś rację. Fatalnie znosimy ten jego odwyk, fatalnie. No ale konkretnie co? Konkretnie on jest nie do zniesienia. Ciągle ma do nas pretensje, tyranizuje dzieci. A poza tym ja finansowo tego nie potrzebuję. Pani Małgosiu. On zjada potrójne porcje. Cały dzień siedzę przy garnku. Dobry. A papieroski już dać? Nie, dziękuję. Dzieciutkę. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Kończę. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Dobrze, że cię widzę. A słuchaj. Czemu ty mi się kłaniasz, co? Bo pan jest starym, to znaczy tatusiem Jagódki. Jestem starym, ale dla Jagódki, a nie dla ciebie. A poza tym mam co do swojej córki zupełnie inne plany, wiesz? Chciałbym, żeby była najpierw promowana do 8 klasy, a poza tym, żeby całego wolnego czasu nie spędzała przy trzepaku. A potem to zobaczymy.
Dobrze, proszę pana, ale jak Jagódka będzie wychodzić, to niech pan jej powie, że ja czekam przy trzepaku. Niech pan się nie boczy, panie sąsiedzie. Trochę głupio wyszło, ale przeszło, minęło. Wie pan, ja jestem raczej spokojny człowiek, ale mnie pan wkurzył. Dlaczego ja pana? Nie pan, tylko te pasożyty z administracji. Nie uwierzy pan, on do dzisiaj dnia do mnie nie przyszli. Co pan zrobi? Właśnie chciałem pana uprzedzić. Od jutra zaczynam montować kolektyw. Kolektyw? Najpierw zalewam pana, pan zaleje sąsiadów. Jak nas będzie kilku, to muszą pęknąć. Ja myślę, że ze trzy piętra wystarczy. Myśmy dopiero co odnawiali. Ja rzuciłem palenie, żona namiot kupiła. Wpadliśmy w straszne koszta. To lepiej, będzie pan ich skarżył. Zobaczy pan, jak beknął. Teraz jest kurz na człowieka. Jak ja wyglądam? Jak błazen. To trzeba wszystko dać do przeróbki. A nie mógłbyś mnie jeść? No nie mogę mnie jeść, jak nie palę. To jest naturalne. Karol tak twierdzi. Ale Karol ma figurę 20-latka, mój drogi. 20-latka? Tak. Bo nie ma kłopotów, nie ma domu, dzieci i całego tego bałaganu na głowie. Co ty? Zaczęłaś palić? Tak. Muszę palić, odkąd stałeś się nieznośny. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Czy państwo mają uszczelniane okna? Owszem, mamy. Ale czym, proszę pana? Jeśli wolno spytać? Watą przemysłową, proszę pani. To będziemy mieli dużo roboty. Kłania się uszczelnianie okien taśmą metalową. Trzeba będzie najpierw zrywać całą watę, potem dopiero kłaść listwy metalowe. Ile jest otworów? Myśmy się jeszcze nie zdecydowali. Na co się państwo nie zdecydowali? No na tę taśmę. Te decyzje podjął za państwa XX wiek. Czy pan się decydował, żeby nie jeździć dyliżansem? Żeby słuchać radia? Nie. Widzi pan. Przecież nie będą się państwo wlekli w ogonie. Taśma metalowa jest najwyższą formą uszczelniania okien. Zaraz wymierzę otwory. A co my tutaj mamy? Wietrzenia, przeróbki? Pranie na sucho może? Znam się na tym. Pracowałam w pralni chemicznej. Zaraz, ale o ile dobrze pamiętam, to pani roznosiła mleko. A tak, bo ja jestem, proszę pani, kobieta pracująca. Ja się żadnej pracy nie boję. Tak jest. Ile pan by mi dał? A konto? Nie, lat. No ile? Pani się świetnie trzyma jak na swoje lata. A dziękuję, ale konkretnie tak ile? 40, 60? No, ja wiem, tak koło 50. Wszystkich na mój wygląd nabieram. Ja mam dopiero 32 lata, ale na wygląd trzeba zapracować. Tak, o, widzi pan, troszeczkę ta wata, to do niczego, jest to do niczego. A przed praniem guziki radzę poodpruwać, tak, sprzączki i kieszenie dobrze sprawdzić. Ale my nie oddajemy do pralni. Mąż nie może się zdecydować, w jakim garniturze ma iść do teatru. No ja już się zdecydowałem, idę w swetrze. A przepraszam bardzo, a czy teatr, do którego państwo się wybieracie, ma charakter eksperymentalny? Dzisiaj każda sztuka jest eksperymentalna. Sztuka tak, ale nie teatr. Teatry dzielimy na eksperymentalne, do nich należą piwnice, kabarety, imprezy undergroundu i stara prochownia. I tam może pan iść w swetrze, w rozchełstanej koszuli, z małą ikoną albo łańcuchem na piersi. Macie państwo ikonę? Nie, nie mamy. Nie, to nie szkodzi. Może być też miniaturka. Medal pierwszej wystawy ziem odzyskanych, albo takie te austro-węgierskie odznaczenie wojskowe. Ale my nie idziemy do teatru eksperymentalnego. Nie. No to sweter odpada. Ale chwileczkę, co my tutaj mamy? Czy to, broń Boże, nie chodzi o operę? Nie. No to dobrze, bo tutaj nie widzę smokinga ani aksamitnej marynarki. Lamowanej tasiemką, która może być substytutem. Przepraszam, czym? A ten wyraz znajdą sobie państwo w słowniku. Ale ja już zdecydowałem, że idę w swetrze i nie ma o czym mówić. Muszę iść w swetrze, bo w nic innego się nie mieszczę. No to trudno. To państwo w ogóle nie pójdą. Małżonka pójdzie z kimś innym. Ale z jakiej racji ma iść z kim innym? Bo partner musi być stosownie ubrany. Stosownie do pory i do miejsca. Teatr jest ośrodkiem kultury. Ale kultura jest dzisiaj dla wszystkich. Nawet dla tych, którzy nie mają garnituru.
Nieważne jest, w czym się idzie, tylko na co się idzie i co się z tego wynosi. Tak, ale kultura musi mieć także coś z nabożeństwa, obrzędu, misterium. Wieśniacy do kościoła zakładają odświętne stroje. Dlaczego? Dlaczego? No, bo czują potrzebę wznioślenia. No, ja nie odczuwam potrzeby wznioślenia, bo wylosowałem bilety przez Radę Zakładową. Ale pański sąsiad, który kupił bilety w kasie, może ją odczuwać. Zresztą ja podam inny przykład, znacznie prostszy. O, chce pan na przykład wybrać się z panią, nie z panią, nie, z jakąś inną uroczą, młodą damą na kolację. I chce pan, żeby ten wieczór utkwił na zawsze w jej pamięci. O, pamiętasz, jak byliśmy razem w krokodylu na kolacji. To było przed ślubem? Tak. No tak myślałam. No i proszę pana, spotyka pan tam ludzi w swetrach, koszulach, w tych kombinezonach nieogolonych, no i czarprys. Wpędził się pan w wydatki, wrażenia żadnego. No, a co dzisiaj mamy w telewizji? Teatr. No i dobrze. Pan zdaje się nie jest koneserem, jest panu wszystko jedno. A pani zadzwoni po kogoś odpowiedniego. No nie, zaraz. Do kogo ja zadzwonię? A może po inżyniera Gajnego? Ha? Absolutnie. Kategorycznie protestuję. Jeżeli panu nie odpowiada inżynier jak Gajny. Tam, Gajny? Nie, nie odpowiadam. Albo w ogóle ma pan obiekcję wobec towarzystwa męskiego, to ja mogę służyć chętnie swoją osobą. Mam pod spodem strój stosowny na tę okazję. Ja jestem kobieta pracująca. Popołudniami statystuję w sztuce. Romans biurowy, torbę proszę. Torbę. Występuję tam jako turystka zagraniczna. Ale dziś mam wolne. To. Dziękuję. Czy pan ja palę. Ja? Umie pan gdzie Jagoda? Polinie? Ja powiedziała, że musi wyjść na chwilę. Przecież pan nie jest linaskaczkiem. Ja wiem, jak wygląda linaskaczek. Widziałam wierzchowni. Anno? Mówiłam ci 100 razy, że nie wolno zaczepiać dorosłych. Ależ to bardzo słodkie dziecko, mademoiselle. Chodzi o zasadę. Pani jest jej guwernantką? Tak. Miło mi poznać panią. Honoré de Balzac. Henrietta Borel. Anno, pożegnaj się z panem i chodź na lekcję rachunków. Nie bardzo nie znoszę rachunków. Moje dziecko, ja ich jeszcze bardziej nie znoszę. Przejmie proszę. Zechce pan wejść? Nareszcie tata pękł. To teraz mogę tacie powiedzieć? Co, synu? Co chcesz mi powiedzieć? Mama mówiła, żeby nie mówić tego tacie, kiedy tata się odzwyczaja. A teraz się przyzwyczajam. Pani powiedziała na wywiadówce, że nie zdam do następnej klasy. C'est la vie? Nie denerwuje się tata? A. Nic, a nic? A. Teraz, kiedy pan Władeczek włączył nas do kolektywu, jest mi wszystko jedno. Dobry. No za co dzisiaj będziemy karać, panie kierowco? No przecież teraz już jadę prawidłowo, tak jak nakazują znaki. Jesteście tego pewni? Tak jechałem wczoraj i było dobrze. Nie oglądajcie za siebie wstecz, tylko patrzcie przed siebie na bieżąco. Ten znak nie zdał egzaminu i wróciliśmy do poprzedniego rozwiązania. Zrobiliśmy to dla was, dla waszego dobra, dla waszego bezpieczeństwa. A więc jak? Płacimy czy kolegium? Dziękujemy za wspólny seans. Jeśli podobał Ci się film, zostaw łapkę w górę i komentarz. Wspieraj legalne treści w YouTube.